Na czele Komisji Historycznej stanął pracujący od wielu lat w Rzymie seminaryjny kolega kardynała Dziwisza z Krakowa, prałat Michał Jagosz. Jak wynika z akt IPN, tajny współpracownik SB o pseudonimie Junak. Zwerbowany w latach 70. za pomocą szantażu kompromitującymi go materiałami o charakterze obyczajowym. Chciałbym się z księdzem prałatem spotkać. Z nim także próbowaliśmy porozmawiać. No nie bardzo, dlatego że ja trochę jestem już stary. Przykro mi, ale po prostu z racji mojego wieku i stanu zdrowia nie mogę panu udzielić widzę, że tej. Ksiądz prałat ma się świetnie, widzę, że ksiądz prałat ma się świetnie, świetnie ksiądz prałat wygląda, a mało kto tak wie dużo o Janie Pawle II, o jego świętości, no, o jego historii, jak ksiądz prałat i tak blisko z nim współpracował. No dlatego też módlmy się do niego i róbmy to, czego on od nas chce. A ponieważ nie zawsze jesteśmy temu wierni, więc może lepiej nie pisać, tylko czynić to, co on od nas chce. I to jest pana wielka odpowiedzialność za każde pańskie słowo. Pan za każde słowo odpowie przed Bogiem. Tym bardziej chciałbym z księdzem prałatem porozmawiać, żeby na pewno nigdzie gdzieś... Odpowie przed Bogiem. Żeby nigdzie się nie potknąć i nigdzie nie użyć nieodpowiedniego słowa. Co? Pan ma swojego kierownika duchowego i proszę się go trzymać. Lepiej mieć jednego kierownika niż innych. Mhm. Przepraszam, ale normalnie to po mszy świętej to pan wie, że powinno się robić dziękczynienie. Aha. Nie. Księże prałacie, Dobrze. Tylko jest modlitwa i w zakrystii takich spraw po prostu się nie załatwia. To jak się mogę z księdzem prałatem? Powinien to też już o tym wiedzieć. Jakie są formy, jakie są miejsca. To gdzie mogę księdza? Żeby drugiemu człowiekowi no, uszanować każdego według oczywiście, księże prałacie, kiedy mogę w takim ja razie... chcę być uszanowany jako ksiądz, mając teraz spokój. A kiedy mógłbym księdzu prałatowi zaprosić księdza prałata na kawę chociażby? Na pewno żeby... dziękuję i nie skorzystam. Ojej, no to kto ma opowiadać o Janie Pawle II, jak nie tacy ludzie jak ksiądz prałat? Księże prałacie, naprawdę nie mam złych zamiarów. Ja już umiem rozróżniać słowa szczere od nieszczerych. Ale nie rozumiem, księże prałacie. Zarzuca mi ksiądz prałat nieszczerość? Pan na pewno to dobrze zrozumie. Naprawdę nie porozmawia ze mną ksiądz prałat o Ojcu Świętym? Dlaczego? Przykro mi. Lejca. Ja się tu chwilę słuchaczyłem. Na pewno nie, księże prałacie? Na pewno nie. Ale to źle wygląda. No, kto ma dobrze mówić o Janie Pawle II, jeśli nie wy? Questo per me. Zarzucił mi ksiądz prałat złe intencje, zanim jeszcze porozmawialiśmy. Czemu?